Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Dzisiaj wreszcie toka boka, wiem, że bardzo dużo osób czekało i dzisiaj sprawdzę sobie razem z Oliwką nowy straszny dodatek, czyli te straszne mebelki halloweenowe i zrobimy sobie taki mały challenge, kto zrobi straszniejszy pokój. No i ja sobie oczywiście wybieram ten, tak jak to było zawsze, Oliwce zostawię ten. Oliwka zaraz w ogóle do nas dołączy, bo aktualnie sobie je coś tam w pokoju, ale jak ja skończę swój pokój, to ona tutaj przyjdzie, przejmie telefon i też będzie meblować, a wy oczywiście w komentarzach decydujecie, komu udało się zrobić straszniejszy pokój. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić nam łapek w górę, subskrypcję i oczywiście dzwoneczek, wtedy nie pominiecie żadnych naszych odcinków, a ja już nie gadam, tylko biorę się do budowania, no i do oglądania tego nowego dodatku, bo powiem Wam szczerze, że widziałam kilka rzeczy, ale nie wszystkie. No więc dobra, zaczynajmy i to ma być, nie wiem jaki pokój nieokreślony, ale tutaj już widzę od razu łóżko straszne, czy będzie też jakaś szafa nowa, o są, zobaczcie, ale mega, to jakie jest dziwne, poczekajcie, ja aż muszę zobaczyć, czy, o ja cię kręcę, fajne to, ale wiecie co najgorsze jest, że szkoda, że tego nie dodali wtedy, kiedy ja robiłam mój dom strachu, no przecież tutaj idealnie, a to chyba muszę wyremontować, wiecie? No i będzie obiecana historyjka, ta straszna, którą obiecałam, wymyśliłam i jest naprawdę super. Niedługo się pokaże na kanale, ale nie, no ja tak patrzę i dlaczego tego nie było wcześniej? No zobaczcie te dechy, te zadrapania, te brudne ściany. Jakby to zrobić? Nie wiem, czy to będzie taki pokój sypialnia, czy pokój salon. Generalnie, o proszę bardzo, są nowe kanapy, fotele, jest pufa, a kwiat? Czy jest jakiś nowy kwiatek? Jest, jaki smutniak zwiędły. Dobra, to będzie smutniak, jest ulubioniak, to ten będzie smutniakiem. Jakieś nowe oświetlenie może? Tak, poczekajcie, dajcie mi... O matko, są, ojeju, ile tego jest. Dobra, poczekajcie, jeszcze tutaj zobaczę. Ale szkieletory! Mega fajne, zobaczcie, o ja, Oliwka na pewno zrobi wszystko na zielono. Dobra, to wiecie co, ja się biorę za urządzanie i ja sobie zrobię, nie no, ten pokój ma być straszny, więc ja tutaj muszę to dobrze przemyśleć, nie. To ja sobie zrobię z łóżkiem, takim sypialnianym, bo zrobimy sobie taką straszną sypialnię. Tak, tutaj stawiam łóżko, ale za tym łóżkiem postawimy taką troszeczkę wolną przestrzeń. Tutaj sobie zerknijmy, co jest jeszcze. Na pewno są, o my god, zobaczcie, tutaj nawet taki grub jest jakby, jakieś stare koperty, kubka liści, to jest mega fajne, ale ekstra to wykombinowali, dobra, te kraty sobie postawimy za łóżkiem, mam nadzieję, tak, one będą chyba przezroczyste, tak mi się wydaje, nie wiem, to ma być taki straszny pokój, że jak się wejdzie, to wiecie, no, co tutaj jest grane w ogóle, o co chodzi, jakieś oświetlenie straszne, ale wiszące bym chciała, mega takie straszne wiszące, co by tutaj dać, może jakieś świeczki, może jakieś coś, no nie wiem sama, chyba że, no nie wiem, nie wiem, bo ja na początku myślałam, że jest takie oświetlenie z wiszącymi świeczkami, ale nie ma, to ja tutaj dam takie jakby stare brązowe żarówy. Jestem mega ciekawa, co Oliwka tutaj wymyśli jako ten straszny pokój i czy ona bardziej pójdzie w salon, czy może jednak pójdzie w coś takiego jak ja, że taka straszna... O ja, nie, no to wiecie co? Na bank muszę przeremontować ten mój dom strachu, przecież te wszystkie nowe rzeczy tutaj są naprawdę straszne i takie wiecie, no obrzydliwe. Ja tam postawię biurko. To ma być pokój, nikt nie powiedział jaki tak jakby, no ale... I dołączyła do nas Oliwka, witamy bardzo serdecznie. Cześć, cześć, cześć. Okej, Oliwka, to ja sobie zaczęłam i ja sobie wymyśliłam, że ja zrobię sobie taką ala trochę sypialnię, trochę taki pokój. Ten będzie twój, jest większy od mojego oczywiście, będzie okej. No i dobra, no to teraz ty masz łatwiej, bo możesz sobie podglądaczu podglądać, co ja robię. Ale są naprawdę mega rzeczy. Oliwka, mamy cały dom do przeremontowania, ten dom strachu. Zobacz, co tutaj się dzieje w ogóle. To dom strachu ma być? No nie, ma być pokój straszny. Kto zrobi straszniejszy pokój dzisiaj tutaj? Ja czy ty? Ale... No jak ładny, jest straszny, ale ja muszę, właśnie musimy przeremontować tamten nasz cały dom strachu, bo on wcale nie jest straszny, bo teraz te dodatki są naprawdę na maksa straszne, poczekajcie. O, kurczę, i to jest fajne. Piękne. Piękne, Oliwia, mówisz to specjalnie, proszę cię, ona mi zawsze tak mówi, słuchajcie, no. No i poczekajcie, bo ja... Tak, szkieleta bym chciała. Nie. Oliwka na pewno sobie zrobi na zielono. Ale te szkielety wcale nie są straszne wcale, wiecie?
Ja, dla mnie one nie są wcale straszne. Co by tutaj dać, żeby było jeszcze straszniej? Poczekajcie, musimy sobie tutaj pochodzić. Krwiaty? Jest jeden taki straszniak. O, już wiem co. Trzeba położyć, znaczy położyć, ja to jak zawsze. Trzeba powiesić jakąś półkę i położyć tutaj jakieś straszne rzeczy na niej. A, ta półka, ja już... Ja już zaczynam się mylić, ale... A w ogóle wiecie, że jutro jadę do koleżanki Oliwki też. No i ona mnie odbiera z tej szkoły, no i od razu do niej jedziemy. Tak, Oliwka jutro ma dzień znowu Oliwek, gang Oliwek się spotyka. Gang Oliwek. I jutro będzie, słyszałam, że będzie jakieś gotowanie. U nas było Halloween party, a jutro będzie jakieś gotowanie. Tutaj jakieś UFO sobie postawię. Jest spray na duchy? Antyduchowy to jest spray? Nie bierz. Dlaczego? Dlaczego? To jest straszne, tutaj mieszkają... No o to chodzi, żeby zrobić straszne. Tutaj pajęczaka na łóżku kładę. Ej, wiecie co? Ja tak robię, ale ten pokój wcale nie jest brzydki jakiś. Taki wszystko mega do siebie pasuje i w ogóle, no ale okej. Okay. No zobaczymy, co Oliwka wymyśli strasznego. Ja tutaj muszę jeszcze pokombinować coś z podłogą, jakoś coś muszę zmienić. Nie wiem, czy ja tutaj drzewa nie wpakuję, wiecie? Tak mi się... Ej, Oliwka, proszę mi tutaj, no co ty mi tutaj... Ale nie! O nie! Ulubioniak na pewno nie. Proszę mi nie przeszkadzać! O, ja się kręcę, tego nie widziałam. Zobaczcie te pluszaki, jakie dziwne. No dobra, ale to już zostawię Oliwce, nie będę tutaj wszystkiego brała. Drzewo na środku pokoju, słuchajcie, ale... Postawimy je tam z tyłu i te kratki, poczekajcie, o, fajna ta krata jest jedna, dobra, to, ej, no nie, no jest strasznie, dobra, powiem wam. Już skończyłaś. Jeszcze nie, daj mi chwilę, ej, no zobaczcie, go na mnie pogania, poczekajcie. Raz, dwa, trzy, pięć, zobaczymy, czy są jakieś nowe, straszne dywany, tutaj jest jakaś rozlana ciecz. No mamo, chciałam to wziąć. Jakiś glut, a tutaj jest chyba nawet dziura w podłodze, słuchajcie, to zrobimy sobie takie dwie dziury, z tego będą pewnie wychodzić pająki, ale nie, no, podłoga to jest do zmiany. Te cegły są ok nawet. Jeszcze sobie pokombinujemy może z tymi. Nie, to wygląda jak więzień. Dlaczego ty mi wybierasz, jak ma wyglądać mój pokój, Oliwka? Ej, no ona mi wszystko wybiera. Ludzie, nie. Ja muszę tutaj po swojemu zrobić. I zaraz przekazuję telefon Oliwce, bo ona już się na maksa nie może doczekać. A o, no może taki? Teraz ten pokój, słuchajcie, kojarzy mi się z takim pokojem typu escape room. Nie wiem, czy... Nie, Oliwka, to ty będziesz sobie wybierać u siebie. Nie wiem, czy kiedyś byliście, ale właśnie wchodzi się do takiego pokoju, zamykają cię i masz chyba godzinę albo 40 minut, żeby odgadnąć zagadki i znaleźć klucz schowany w takim pokoju. Byliśmy parę razy i było naprawdę super. I jeden też był taki na maksa straszny. Kiedyś nawet musiałam wchodzić pod łóżko, żeby z takiej dziury jakby, tam było mega ciemno, wyjąć kluczyki i tam w środku były takie dziwne rzeczy na maksa, ale nikt nie chciał tam wejść, oczywiście ja weszłam, chociaż się bałam. Dobra, tutaj jeszcze położymy sobie, chyba nie, za bardzo naćkane, dobra, ej, ale wiecie co, ja przepraszam, że ja tak gadam jak szalona dzisiaj, ale no, ten pokój wcale no nie wyszedł mi jakoś tak na maksa strasznie, no dobra, widzowie, no, ci napiszą, widzowie ocenią, no, nie słuchaj, zamknij uszy, dobra, zamykam uszy teraz. Widzowie, napiszcie, jak ktoś w Darliwce, że straszny dom zrobiła, bo będzie jej przykro, że przegrała. O, dobra, zamknęłam, nic nie słyszałam. Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że ja już skończyłam, ale chcę pokazać Oliwce tylko, zobacz, co oni tutaj dodali. Zobacz, jaka loduwa straszna. Zobacz, jakie stoły w ogóle są ubrudzone takie jakąś takim glutem. I krzesła, jaki... O matko, powyrywane... Właśnie... To ja jeszcze sobie skorzystam i położę ostatnią rzecz w moim pokoju i już teraz obiecuję, przekazuję telefon Oliwce. Okej, tapeta, no górę tapety, nie? Więc mamy już tapetę, ale chyba zmienię, bo ta jest fajna bardzo, jak dla mnie. Czyli, że musisz zmienić na straszniejszą? No, tak. Ale ta jest taka jak moja, no w sumie nie mam problemu z tym, żebyś taką samą wybrała, bo o matko... Co to jest? To jest popękane, to jest z tych nowych. No. Oliwka widzę, że idzie bardziej w salonowy pokój, bo tutaj sobie bierze te obrzydliwe, nowe kanapy. Szkoda, że one nie są takie naprawdę takie... O matko, to tu będzie nawet kuchnia? Mhm. No to czuję, że przegrywam powolutku i przegrywam. No to chyba fotel sam zrobimy, bo mi się tu nie mieści. Okej. Okay. No fotel się zmieścił. Tą podłuchę tutaj dla zwierzątka, bo jeszcze wezmę. O, jakie straszne zwierzątko będzie. Aha,
kwiaty może jakieś są? Nie ma. Jest tylko... jak ja go nazwałam? Piszcie w komentarzach, bo ja zapomniałam. Ten zwiędlak chyba. Zwiędlak jest, zobacz, jaki nowy zwiędlak. No nie podlewali, to uschnął, no. Oliwka ma okno, ale fajnie. Dwa zwiędlaki będą. Więc może jakieś balony są straszne? O nie, ale może mam wziąć szkieletora. O, tego. I fajnie się rusza. No, fajnie, fajnie, tak się buja jakby. Albo nie, sama. Pamiętaj, że to musi być najstraszniejszy pokój i widzowie ocenią, która z nas zrobiła go straszniej. No, obojętnie jaki pokój, po prostu jakieś pomieszczenie. Właśnie zapomniałam o pajęczynach, no nie. To była twoja kolej. No była, była. No dobra, zobaczymy, kto wygrał. Halloween this Halloween. Okej, okay, let's go, jak to mówi, wszyscy mówią. Jaki angielski tutaj wleciał. O, ale to fajne. No dobra, weźmiemy jeszcze to. No i tego, creepiego. Nie widziałaś tego, nie? Wzięłam, stoi u mnie na półce. A. Co to jest? O matko, tego też nie widziałam. To dobrze, że Oliwka tutaj wszystko sprawdza, te nowości. Twój pokój jest szalony. Wiesz co, twój pokój bardziej, Oliwka, wygląda jak imprezowy niż jak straszny. Normalnie jak impreza tutaj. A wiesz, jak ja się starałam. No wiem, no ale no okej, okay, no zresztą widzowie ocenią, który jest straszniejszy, ale jak tak patrzę na ten twój pokój, to jest bardziej taki imprezowy. Mama! No co? Skończyłaś? Nie. Jeszcze nie? Okej. Okay. To ja tutaj czekam cierpliwie i podpatruję, co tutaj się dzieje u Oliwki. Fajne te maskotki takie. W ogóle może zrobić jakąś halloweenową rodzinkę. No będzie, będzie, ale nie mogę wam na razie powiedzieć, bo wymyśliłam naprawdę super historię. A gdzie ty to miałaś, te żygi? Jakie żygi? Żygi. Tą plamę w dywanach. Ty weź, to nie są żygi, to plama jest. W dywanach w sypialni, no. Są dziury i ta ciecz taka, jakby glut jakiś. Pełno u ciebie będzie tego, porozlewane. Trochę strasznie, no nie powiem. Wiecie co, mam pomysł. To trochę mi zajmie. Ja tutaj klikam. Nie. No zrobimy na ciemno, że w nocy to robimy. To będzie taki większy. No i teraz powiem ci, Oliwka, jest strasznie, naprawdę. Aż tyle tego? Tak, to, całą podłogę będę To miała. Będzie dywan taki straszny? Nie, całą podłogę. No muszę całą podłogę, mama, dlatego, że to będzie wyglądać strasznie. Wszystko będzie w żygach. Oliwia, co ty gadasz w ogóle? Masakra. Nie widziałam tego, jak jest noc. To się zmienia. Jak się zmienia? Co to robi? Zobacz. Poczekaj, no pokaż mi, co Czekaj, tutaj jest grane. Dzień. No. Zobacz. No. Ehe, zobaczcie, to się zmienia w nocy. Ale, ja też to wzięłam i u mnie też teraz jest fioletowy straszny. No. Ej, no to fajne to. A, no dobra, to możemy zrobić to. Ej, ja całkowicie zapomniałam o tych deskach i dziurach w ścianie tak jakby i tych firankach, co Oliwka dodała, a ja na początku o tym mówiłam i chyba tak jakoś się spieszyłam i chciałam szybko to wszystko zrobić, że ja o wszystkim pozapominałam. Lepiej jest naćkane. Naćkane jest lepiej? No zobaczymy, tak. Zobaczymy. Już? Naćkałaś wszystkiego? Nie. Jeszcze meblujesz? Fajnie, że zrobili taki dodatek na Halloween, bo naprawdę, naprawdę fajne są te rzeczy, straszne, takie halloweenowe i można tutaj sobie kombinować różne rzeczy i robić takie, wiecie, straszne domki, straszne rodzinki i różne inne cuda. Patrzyłaś na jedzeniu? Ej, właśnie, na jedzenie nie patrzyłam, co jest nowego. Pizza jakaś, ale pewnie jakaś zgnita. Tutaj te chrupki straszne. A otwórz pizzę, Oliwka. Weź zobaczymy. O, nic tam nie ma, tylko jakiś chrupek został. No dobra, okej. Okay. Ej, nie, proszę, nie, ja nie chciałam tego zjeść. Oliwia, jesteś straszna. Nie, no proszę cię, nie dawaj mi tego jedzenia. Oliwia. Nie. I leci samolocik do komina. Ble. Gdzie ja to miałam, mama? O matko, gdzie ty to znalazłaś? Oliwia, gdzie ty to znalazłaś? No we wannach? To jest jakiś prysznic? Ale wiecie co? No ten prysznic, no to... O matko, jaki to... Ej, no nie rób toalety, robisz? Ej, ona wyjmuje wszystkie do... No Oliwia! Co ty robisz? Wszystkie dodatki wyjmujesz po prostu? Masakra, ja nie...
spuściła jeszcze to w toalecie. Ja nie wiem kto wygra. Nie wiem, czy pójdziecie za tym, że straszne, ale poukładane, czy straszne i szalone. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. Jestem mega ciekawa naprawdę, co napiszecie w komentarzach. O, jakie lustro fajne. Już? Skończyłaś? Bo myślę, że już nie ma miejsca w twoim pokoju. Dziękuję ci, Oliwka, bardzo. Bardzo ci dziękuję, bo dzięki twoim czachom dymiącym u mnie w pokoju zrobiło się strasznie. Dobra, wywalam. Nie, jeszcze zostaw, nie ma już, teraz jest ocena, ale zobaczcie, te czachy dymią i tutaj nam się taki fajny dymek zrobił. Ej, no naprawdę wygląda to ogólnie, jak patrzę na tą sypialnię. Zobacz, Oliwka, jak my się dograłyśmy. Ty zrobiłaś kuchnię, ja zrobiłam sypialnię. No i tutaj od razu możemy... Nie, no kibelek jeszcze wziął. No kibelek nie wiadomo po co, ale jest. No i słuchajcie, oceniajcie. Czy straszniejszy jest pokój Oliwki, czy może straszniejszy jest mój pokój? Jeśli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i oceniajcie, bo jestem naprawdę mega ciekawa, kto wygra to starcie, ja czy może Oliwka, i który pokój jest dla was straszniejszy. Co to za czarownica? Więc bardzo dziękujemy za oglądanie i do następnego. Pa!